glad to be here in Poland. I'm very glad to be alive and have the opportunity to share the joy of life with all of you. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj w Polsce. Cieszę się bardzo, że żyję i że mogę dzielić się tą radością z życia także z wami. This is the homeland of my adoptive grandparents. To jest ojczyzna moich adopcyjnych dziadków. They're from the area in the south, Galicia. Pochodzili z południa Polski, z Galicji. My grandfather served in the Polish army during World War I. Mój dziadek walczył w Wojsku Polskim podczas I wojny światowej. My grandmother had left the country before World War I. My adoptive family is Jewish. Moja babcia wyjechała stąd jeszcze przed I wojną światową. Tak w ogóle moi rodzice adopcyjni to była rodzina żydowska. And my grandfather fled the country just before World War II, but most of their family was killed in the Holocaust, almost all of their family. Dziadek wyjechał na krótko przed wybuchem II wojny światowej, natomiast praktycznie cała pozostała rodzina straciła życie w Holokauście. And so from a very young age I learned about the hatred which exists in the world, and so much to the extent that they're willing to kill other people. Więc już od najmłodszych lat nie był mi obcy temat nienawiści, ogromnej nienawiści, z którą mierzą się ludzie, którzy wcale się o to nie prosili, ludzie najsłabsi. People who did not ask to be born into their circumstances, just like I did not ask to be born into mine. Ludzie, którzy urodzili się w takich sytuacji, w takich okolicznościach, o jakie sami przecież się nie prosili. Podobnie jak ja, gdybym mogła, nie chciałabym się urodzić w takich okolicznościach, począć w takich okolicznościach, w jakich to się stało. And it's not just the hatred, but the apathy, where people decided not to defend the innocent who were being killed. Ale to nie tylko nienawiść. W dużej mierze to też apatia większości zadecydowała o tym, że tak wielu niewinnych ludzi traciło i traci życie. I learned my pro-life values from my atheist Jewish grandmother. Wartości za życiem zaszczepiła we mnie moja babcia, żydówka, ateistka. When I was 14 years old, about a year after my grandfather died, my grandmother began to share this story. Kiedy miałam jakieś 14 lat, na jakiś rok mniej więcej po śmierci dziadka, babcia zaczęła opowiadać historie rodzinne. When she was pregnant with my aunt, my grandfather had told my grandmother to go get an abortion, and of course it would have been an illegal one at the time. Kiedy babcia była w drugiej ciąży z moją przyszłą ciocią, dziadek nalegał, żeby dokonała aborcji, mimo że aborcja była wtedy nielegalna. And she told me, I never loved him again after that. How could they do that? How could they kill the babies? She would tell me over and over again for years. Babcia powiedziała mi, że od tamtej pory już nigdy nie mogła go pokochać. I wiele razy powtarzała, jak ludzie mogą coś takiego robić, jak mogą zabijać dzieci. And so I learned from my grandmother that this was definitely a bad thing. I had a face to the issue. This was my aunt who I adored. I was horrified that my grandfather had wanted her killed. Więc gdzieś to już dla mnie od tego momentu było jasne, że aborcja jest zła. W dodatku to zjawisko miało dla mnie konkretny wyraz, konkretną twarz mojej cioci, którą bardzo kochałam. Więc nie mogłam zrozumieć, jak mój dziadek, jej ojciec mógłby pragnąć jej śmierci. In high school, at a public high school, I remember studying this issue and classmates giving presentations and bringing in photos of aborted babies and being horrified. Pamiętam, kiedy byłam w szkole średniej, koledzy robili prezentacje na temat aborcji, pokazywali tam straszne zdjęcia tych nienarodzonych dzieci, tych ich szczątków, które robiły na mnie okropne wrażenie. But I didn't identify with those images. I didn't place myself in those photographs. I może było to dla mnie okropne, ale nie potrafiłam się jakoś z tym zidentyfikować. Nie widziałam na tych zdjęciach siebie. I never contemplated that abortion applied to my life. Nigdy nie przeszło mi przez myśl, że aborcja w jakikolwiek sposób mogłaby dotyczyć mojego własnego życia. I had wanted to be an attorney since I was about 10 years old. My adoptive father recognized that I was a born advocate, as he would say.
gdzieś już od 10 roku życia, jako małe w sumie dziecko, wiedziałam, że chcę być adwokatem, prawnikiem. Mój adopcyjny ojciec zresztą do tego mnie zachęcał, twierdził, że jestem po prostu urodzona na adwokata. And I really from a very young age wanted to be an attorney who would fight for the weakest, for those who were being discriminated against or who were being attacked. Więc gdzieś to też zawsze wiązało się z taką chęcią, żeby jako adwokat bronić tych słabszych, pomagać tym, którym nikt nie pomaga, którzy są zostawieni sami sobie. In high school, when I would tell people that I wanted to be an attorney, people would say, oh, a female attorney, like a feminist. Kiedy w szkole średniej mówiłam, że chcę być adwokatem, to bardzo często reakcje były, o, kobieta adwokat, taka feministka. And I thought, sure, yes, I'm a strong woman and I like the idea of protecting women, of course, why not? Więc mówiłam, no pewnie, bardzo dobrze, podoba mi się to. Jestem za prawami kobiet, uważam, że należy bronić kobiety, czuję się silną kobietą powołaną do tego. Czemu nie? But then I started to hear that feminists supported abortion and I thought, what in the world does being a feminist have to do with killing babies? That made no sense to me. Ale potem zdałam sobie sprawę, że feministki powinny podobno z założenia być za aborcją, więc nie mogłam jakoś tego w głowie sobie poukładać. No jak to? Co ma wspólnego obrona praw kobiet z zabijaniem niewinnych dzieci? Gdzieś coś mi tutaj nie grało. When I was 18, I received my non-identifying information. That's when I first learned that I was conceived in rape. Kiedy miałam 18 lat, otrzymałam z sądu informacje, które do tej pory były przede mną utajnione i dowiedziałam się między innymi, że zostałam poczęta w wyniku gwałtu. And I instantly felt targeted by our society. I knew what people said about abortion in cases of rape. Więc automatycznie poczułam się od razu pod pręgierzem opinii publicznej. Poczułam się jak cel ataków nienawiści, bo społeczeństwo o takich ludziach jak ja mówiło, że należy ich usunąć. And I understood that I was now in a position where I would have to justify my own existence and prove to people that I should not have been aborted and that I was worthy of living. Wydawało mi się, że teraz muszę udowadniać wszystkim za wszelką cenę, że moje życie ma jednak wartość, że nie zasługiwałam na aborcję, że zasłużyłam na to, żeby żyć i że muszę to jakoś pokazać, muszę wykazać się, że jestem dobra. And I realized that there were all these people who don't even know me, who are standing in judgment of my life, so quick to allow children like me to be killed without even knowing us. Zdałem sobie sprawę, że istnieje mnóstwo ludzi, którzy przecież nie znają mnie osobiście, ale jakoś nie mają problemu z tym, że wydają sądy dotyczące tego, czy moje życie powinno, czy nie powinno się zakończyć. Mówiąc, że ludzie tacy jak ja, ta kategoria ludzi powinna być eliminowana zaraz na początku. I looked in the phone book under Right to Life and I called the local Right to Life office because I just wanted to speak to someone who valued my life and the woman spoke words of value into my life at a time when I was really hurting. I w tym czasie takiego ogromnego kryzysu własnego poczucia wartości, tożsamości, gdzieś tam w akcie desperacji zadzwoniłam pod telefon podany w książce telefonicznej razem z hasłem Prawo do życia. Żeby porozmawiać z kimkolwiek, obcym, nawet kto powie, że moje życie ma sens, ma wartość. Ta kobieta wtedy po drugiej stronie słuchawki powiedziała wiele cennych, wartościowych rzeczy dla mnie w tym trudnym czasie. Then I asked my adoptive parents, how do you feel about abortion and what about in cases of rape? Wtedy nabrałam odwagi, żeby zapytać moich rodziców adopcyjnych, co oni sądzą na temat aborcji, szczególnie w wypadku gwałtu. And my adoptive father started to say, I've always felt like, who am I to say what a woman can or cannot do with her own body? I guess I'd have to say I've always been pro-choice. I mój ojciec adopcyjny zaczął tak, no w sumie to zawsze uważałem, że dlaczego ja mam się wypowiadać o tym, co kobieta ma robić z własnym ciałem? Jakby się nad tym zastanowić, to chyba jednak zawsze byłem za wyborem. And I challenged him, but dad, you watched me grow up 18 years. You raised me. You really believe that her body, her choice for the 8 months from the time she found out was pregnant with me was more important than my whole entire life? Really, dad? You really believe that? Byłam w szoku po tej jego reakcji. Mówię, tato, czy ty naprawdę, no tyle lat mnie oglądasz, 18 lat mnie wychowujesz, widzisz jak dorastam,
naprawdę uważa, że jej ciało, jej wybór, że te 8 miesięcy, bo tyle zostało, odkąd się dowiedziała, że jest w ciąży, to jest ważniejsze niż te kilkanaście lat mojego życia i cała reszta? If you had adopted and you found out years later that your daughter was conceived in rape, how do you think that would affect your values? Would you love her less, or would you affirm her value? Jakbyś się czuł, gdybyś się dowiedział po latach, że twoja adoptowana córka się poczęła w wyniku gwałtu? Przestałbyś ją kochać, co byś ją skreślił, odrzucił? Czy to by coś zmieniło w twoim podejściu? So I learned. Oh, and then my father started to talk about how, as a professor on a liberal university, that it was just expected that if you were progressive-minded, you would be pro-choice. But he had never stopped to consider the ramifications of that position, particularly as an adoptive father. I mój ojciec tak od razu jakoś tak się z tego wycofał, że nie, no skąd w sumie, jak ja mogłem tak powiedzieć? Zaczął się tak sam zastanawiać nad sobą, mówi, no w sumie chyba jako profesor na liberalnym uniwersytecie, gdzie to wydawało się naturalne, że jak ktoś jest nowoczesny, to powinien być za wyborem, to tak to przyjąłem, ale bez żadnego głębszego zastanowienia. So I learned at a minimum at 18 that my story had the potential to change hearts and minds, but I still struggled. Więc już wtedy, w wieku 18 lat, zrozumiałam, że moja historia ma w sobie taki potencjał, żeby uzmysławiać coś ludziom, żeby zmieniać ich opinię, ale w dalszym ciągu nie rozwiązywało to mojego problemu wewnętrznej tożsamości. My adoptive father had been abusive growing up. My adoptive mother was bipolar, unmedicated, undiagnosed till I was about 30. So it was a very chaotic household. Tak się składało, że mój ojciec adopcyjny często stosował przemoc. Moja adopcyjna mama miała skrajne wahanie nastrojów, cały czas była na lekach. To było trudne wychowanie, trudny czas. And I ended up in abusive relationships until I was beat up by a boyfriend from law school, who I attended law school with. I gdzieś tam te wzorce i cały ten kryzys tożsamości doprowadził do tego, że zaczęłam wchodzić w relacje tylko dlatego, żeby poczuć się troszeczkę zaakceptowana, troszeczkę bardziej doceniona, które były od początku patologiczne. Najpierw była kontrola, potem była przemoc, aż w końcu doszło do tego, że mój chłopak, z którym razem studiowałam prawo, po prostu mnie pobił. He broke my jaw. My front tooth was hanging. I had to have surgery to try to save it. After 13 years I lost my front tooth, which again was devastating. Złamał mi szczękę. Przedni ząb mi się obluzował. Groziło, lekarze mówili, że prawdopodobnie i tak niedługo wypadnie. Przeszłam całą masę zabiegów i po 13 latach rzeczywiście wypadł mi ten ząb. To było w ogóle wszystko strasznym doświadczeniem. But I was speaking at a pro-life event and an expert in cosmetic dentistry offered to do all of my teeth for free as part of the Give Back a Smile program for victims of domestic violence. Ale kiedyś zdarzyło się tak, że kiedy przemawiałam na spotkaniu, gdzie zbieraliśmy środki na działalność pro-life, podszedł do mnie człowiek, który przedstawił się, że jest chirurgiem dentystycznym, zajmuje się takimi rzeczami i że on bardzo chętnie naprawi mi, wymieni ten ząb, wszystkie inne za darmo. W ramach programu dla ofiar przemocy domowej przywrócić uśmiech. And he didn't just do three with a bridge and fourth to match, but eight teeth with porcelain veneers. I nie tylko wymienił mi tutaj te zęby z przodu, ale skorygował to wszystko całościowo. So. I share this story with you because this is another example in my life where there was something that happened that was really, really awful. But then something beautiful came out of it. And the story does not have to end with the violence having victory. Mówię wam o tym, bo jest to jeszcze jeden przykład z mojego życia, że coś, co jest okropne, straszne, czasami gdzieś tam później potrafi przynieść piękne owoce. I to nie zawsze jest tak, że historia musi kończyć się zwycięstwem przemocy. I'm very thankful for this nice set of teeth, but let me make one thing clear. That does not make me pro-domestic violence. Cieszę się bardzo, że mam nowe, fajne zęby, ale żeby była jasność, wiadomo dlaczego je mam, ale to nie sprawia, że jestem teraz zwolenniczką przemocy domowej. Just like being thankful for my life does not make me pro-rape.
Tak samo jak to, że cenię sobie swoje życie i cieszę się z niego, nie sprawia, że jestem zwolenniczką gwałtu. But people actually say that to me, especially on university campuses during the question and answer period. Ale i tak zdarza się dość regularnie, że ludzie potrafią mi coś takiego powiedzieć w twarz, szczególnie na uniwersytetach, kiedy po wykładzie jest czas na zadawanie pytań. And they'll argue, so what you're saying is that if abortion had been legal, you wouldn't be here today. Well, you know, if your birth mother hadn't been raped, you wouldn't be here today either. So does that mean that you're pro-rape? Zdarza się regularnie, że wychodzi ktoś taki, taka panna pewna siebie i mówi, no, spójrzmy na to logicznie. Skoro mówisz, że gdyby nie było gwałtu, to byś się nie poczęła, no gdyby nastąpiła aborcja, to by ciebie nie było, to tak samo, logicznie rzecz biorąc, taka jest przecież konsekwencja, gdyby twoja matka się poddała aborcji, też byś nie żyła. Przecież to jest to samo, tak? They really do this. Tak, naprawdę, te gesty też są takie. And I explained to them that there's a huge moral difference because I did exist. And my life would have been ended because I would have been killed through a brutal abortion. Więc muszę im tłumaczyć elementarną różnicę moralną, która w tym tkwi. Przecież ja już istniałam i moje życie zakończyłoby się w wyniku brutalnej aborcji. They would have stopped my beating heart. Moje bijące serce zatrzymałoby się. I may not look the same as I did when I was 4 years old or 4 days old, yet unborn in my mother's womb, but that was still undeniably me. My life would have been ended. That's a huge moral difference. Pewnie nie wyglądam tak jak wtedy, kiedy miałam, nie wiem, na przykład 4 lata albo 4 dni w łonie matki. Ale to byłam niezaprzeczalnie ja i nikt inny. I moje życie takiej czy innej formie zakończyłoby się w brutalny sposób. Then in response I'd have some people say, oh, but that wouldn't have been you. No ale potem niektórzy ludzie odpowiadają, no co, no ale przecież to nie byłabyś ty. Well then who would it have been? No to kto w takim razie? They'll say, oh, it just wouldn't have been you yet. No w sensie, że to jeszcze nie byłabyś ty taka jak teraz. So I asked students, how many of you have ultrasound photos in your baby books at home? Więc zadaję pytanie studentom, kto z was ma w swoim albumie z dzieciństwa zdjęcia z USG? I realize some of you guys aren't so curious, but ask your mother later. Pewnie faceci nie są tacy sentymentalni, mogą nie wiedzieć, ale porozmawiajcie z rodzicami po wykładzie. But I have the ultrasound photos for my three biological daughters. I wish I had them for my two adoptive sons. Mam zdjęcia USG moich 3 biologicznych córek. Dla 2 synów, których adoptowałam, niestety no, nie było takiej możliwości. And what would your parents say to you? Co wtedy mówią wam rodzice, oglądając wami takie zdjęcia? I don't really know what that is. Like, I don't know, it's like some kind of glob of tissue and I don't even know what it's doing in there. To mówią, nie wiem, co to jest. To jest chyba jakaś taka grudka tkanek. Ale co to tam w ogóle robi? No, they say that was you. Mówią przecież oczywiście, że to jesteście wy. And people understand that when I took my daughters with me, all of my children with me for ultrasounds, they remember seeing their brothers or seeing their sisters and saying, I saw you when you were in mommy's belly. Even a small child can understand this. To jest chyba proste, oczywiste. Przecież nawet kiedy zabrałam swoje starsze dzieci na USG, będąc w następnej ciąży, dzieci to rozumiały, powtarzały czasem później swoje młodszemu rodzeństwu, o pamiętam, widziałem cię, jak byłeś u mamy w brzuchu. But then somehow when it comes to the issue of abortion, many of the same people would say, well, that wouldn't have been you, or I don't know what that is. And that is complete intellectual dishonesty. Ale wystarczy tylko troszeczkę zmienić temat dyskusji, wchodzimy na grunt aborcji i ci sami ludzie, którzy przed chwilą tak na to patrzyli, teraz mówią, ale ja w ogóle nie wiem, co to jest. A co to tam robi? Przecież to jest całkowita nieuczciwość intelektualna. I did end up meeting my birth mother when I was 19 and she was thrilled to meet me, but told me that if abortion had been legal, she would have aborted me. Tak się złożyło, że kiedy miałam 19 lat, spotkałam się z moją biologiczną matką i
bardzo ucieszyła się na to spotkanie, ale przyznała, że gdyby aborcja była wtedy możliwa, to zdecydowałaby się jej dokonać. In fact, she went to two illegal abortions and I was almost aborted. Prawda jest taka, że dwukrotnie przymierzała się już bardzo konkretnie do nielegalnej aborcji i niewiele brakowało, a moje życie by się skończyło. For the first, she was to meet someone at night by the Detroit Institute of Arts. Oh, I'm sorry. No, for the first, she went to an OBGYN's office. She just had to go through the back door. And it was filthy. There was blood and dirt on the floor and on the tables. Pierwszy raz miało to wyglądać tak, że miała wejść do gabinetu ginekologa, ale tylnym, specjalnym wejściem. I kiedy tam weszła, całe pomieszczenie było brudne, zaplamione krwią, stoły, podłogi. Just like many of the legal abortion clinics today in the United States. Perhaps you had heard of Dr. Gosnell's House of Horrors in Philadelphia. Ale niestety podobnie wyglądają w wielu przypadkach dzisiejsze legalne kliniki aborcyjne. Nie wiem, słyszeliście być może o tak zwanym domu horrorów doktora Gausnera w Filadelfii. He had baby body parts laying around and whole babies and in jars and in freezers and the police said it was a house of horrors. To określenie dom horroru stworzyli sami policjanci, którzy tam weszli. W tej klinice aborcyjnej szczątki dzieci, całe płody walały się w różnych miejscach, po jakichś lodówkach, po jakichś pojemnikach. In my home state of Michigan, we had 17 abortion clinics shut down within a couple of years because our attorney general finally began investigating these disgusting places. Kiedy prawodawcy w moim stanie w Michigan zainteresowali się wreszcie tym, jak rzeczywiście wygląda sytuacja klinik aborcyjnych legalnych skądinąd, to w ciągu kilku lat 17 z nich w samym tylko Michigan zostało zamkniętych. As you can imagine, it's not the most ethical doctors who go on to want to kill for a living. No, możecie sobie wyobrazić, że to nie są ci najbardziej etyczni, ci z największym powołaniem lekarze, którzy chcą się zajmować aborcją. Well, those conditions and the fact that it was illegal caused my birth mother to back out, as it did with most women. I podobnie jak w przypadku większości kobiet, to właśnie te warunki, ten brak higieny, fakt, że to było nielegalne, sprawił, że moja matka się wtedy wycofała. And then it was arranged for her to meet a more expensive abortionist, once again through the rape counselor that the police had referred her to. She said there were no pro-life pregnancy resource centers back then, but if there had been, she would have gone. Następnie skierowano ją do drugiej, droższej już trochę, kliniki aborcyjnej, też nielegalnej, i skierował ją tam doradca przyznany przez sąd po gwałcie, który został na niej dokonany. Więc przedstawiciel prawa sam tutaj sugerował i czynnie pomagał dokonać aborcji. To była jedna pomoc, jaką otrzymała. Nie istniały wtedy żadne centra pomocy kobietom ciężarnym, bo jak sama powiedziała, udałaby się tam w pierwszej kolejności. But she wasn't offered any other help or hope. Żadnej innej pomocy, żadnej innej nadziei nie mogła się znikąd spodziewać. She was to meet someone at night by the Detroit Institute of Arts, ironically next to Cezanne's famous thinker statue. Ta druga sytuacja, drugie podejście do aborcji miało wyglądać tak, tak jej to wytłumaczono, że którejś umówionej nocy miała spotkać się pod Instytutem Sztuki w Detroit, o ironio akurat przy tym słynnym pomniku myśliciela Cezanna, kojarzycie taki z czołem opartym na pięści. Someone would say her name, blindfold her, put her in the back seat of a car, take her somewhere to abort me, blindfold her again and drop her back off. Kiedy tam będzie czekać, miał ktoś podejść, powiedzieć jej imię, a następnie zawiązać jej oczy, posadzić na tylnym siedzeniu samochodu, zawieźć na miejsce, tam się dokona aborcja, a potem znowu zawiąże jej oczy i odwiozą z powrotem. And she was told that if she was further along than thought or if there were any complications, they would have to keep her overnight. Powiedziano jej też, że w razie gdyby wystąpiły jakieś komplikacje, coś tam się działo, no to wtedy owszem, zatrzymają ją na noc. Again, she was prepared to go through with it. The night she was to abort me, my aunt was going to drive her, but she spoke with this abortion doctor on the phone, expressed concern for her safety. Była już zdeterminowana, spakowana tego ostatniego dnia, kiedy miała tam jechać. Akurat miała ją zawieźć siostra, czyli moja ciotka.
I zadzwoniły jeszcze do tego lekarza, tego, który miał dokonać aborcji, no bo tak trochę się czuła niepewnie, niebezpiecznie przy tym całym takim scenariuszu. He called her stupid and she said, if you're going to call me names, just forget it. And then he went on to swear at her profusely and she finally just hung up the phone on him. No, kiedy zgłosiła te zastrzeżenia, lekarz powiedział po prostu, że jest idiotką. No ona powiedziała, że no w takim razie no to chyba zapomnijmy o sprawie. No, lekarz tylko zaczął ją po prostu wyzywać, sypiąc wszelkimi możliwymi oszczerstwami i bluzgami, więc odłożyła słuchawkę, co miała zrobić. He called her back the next day to try to talk her into once again allowing him to take my life for $500 and the same conversation took place and she hung up. Następnego dnia lekarz sam odzwonił. Jeszcze raz próbował ją namówić, żeby poddała się tej aborcji, żeby miał okazję zarobić te $500, ale rozmowa potoczyła się w ten sam sposób, znowu zakończyło się wyzwiskami, znowu odłożyła słuchawkę. There is a documentary film used in feminist studies all over the United States and Canada that is the only documentary ever done on the back alley network of illegal abortions before abortion became legal in the United States. Jest taki film dokumentalny, wykorzystywany bardzo często w różnych środowiskach feministycznych, bo jest to jedyny dokument poświęcony nielegalnym klinikom aborcyjnym w Stanach Zjednoczonych jeszcze sprzed ich legalizacji. And the name of this film is Back Alley Detroit. Tytuł tego filmu brzmi Boczna alejka w Detroit, w moim mieście. I can watch this film and see the men who were going to take my life. I know the time, place, manner, all the details of my impending death, how much money was on my head. Kiedy oglądam ten film, to widzę człowieka, który tego samego, który miał dokonać na mnie aborcji. Słyszę dokładnie, w jakich warunkach, w jakim miejscu, w jakich okolicznościach miało się to stać, jakimi sposobami, jaka cena była wyznaczona za moją głowę. For some people, their near-death experience is waking up out of a coma to find out that they were almost killed in an automobile accident. Dla niektórych ludzi takim doświadczeniem bliskości śmierci jest na przykład to, kiedy budzą się ze śpiączki w szpitalu, dowiadując, że omal nie zginęli w wypadku samochodowym. For me, this is my life-changing near-death experience. And the fact that I was younger doesn't make it any less real. Or any less significant. Dla mnie to właśnie jest tego typu doświadczenie bliskości śmierci. I to, że byłam wtedy dużo mniejsza, dużo młodsza, mogłam nie mieć świadomości tego, co się ze mną może stać, nie sprawia, że było to w jakikolwiek sposób mniej rzeczywiste, mniej realne. I wasn't lucky, I was protected. I to, że przeżyłam, to nie jest kwestia szczęścia, to jest kwestia konkretnej ochrony. Legality matters. And what I want to remind all of you here today is how significant the law is. Prawo ma znaczenie. Właśnie dlatego jestem dzisiaj tutaj, żeby wam wszystkim uzmysłowić, jak wielkie znaczenie może mieć prawo obowiązujące w danym kraju. When I first started law school, in my legal research and writing class, we immediately learned something called IRAC. Issue, rule, application, conclusion. Kiedy zacząłem studia prawnicze, zaraz na pierwszym przedmiocie poświęconym metodologii badań i przygotowywaniu tekstów prawnych wpojono nam taki schemat. Zagadnienie, zasady, zastosowanie, wnioski. You could be a brilliant attorney, well able to articulate the issue, to be able to know the law. But if you don't know how to apply the law to the actual case at hand, to the real people at your case in hand, you will lose in court. Bo możecie być doskonałym adwokatem, świetnie umieć sprecyzować, nakreślić to precyzyjne zagadnienie, którym się macie zająć. Możecie znać na pamięć wszystkie zasady, które tego dotyczą, ale jeżeli nie będziecie potrafili zastosować tej wiedzy do konkretnego przypadku, którym się zajmujecie, do konkretnych ludzi z twarzą i nazwiskiem, to przegracie każdą sprawę. It is wonderful to be equipped with the arguments, whether scientific, medical, legal, philosophical, religious, whatever it is.
But in the end, we cannot fail to apply this to real stories. We cannot let people forget that we are talking about real people. Można mieć różnorodne argumenty i bardzo do tego zachęcam. Bardzo dobrze dysponować szerokim arsenałem argumentów prawniczych, filozoficznych, religijnych, naukowych, ze wszelkich innych dziedzin, ale tak naprawdę musimy umieć przede wszystkim wczuć się w konkretną sytuację, stanąć w miejscu tego człowieka, o którym mówimy. Dopiero to nam pozwala zrozumieć dużo lepiej niż wszelka teoria. When I was in law school, I wrote a 43-page philosophical abortion essay entitled The Right of the Unborn Child Not to be Unjustly Killed, a Philosophy of Rights Approach. Kiedy byłam na studiach, napisałam taki długi esej na 43 strony poświęcony filozoficznym uwarunkowaniom aborcji pod tytułem mniej więcej takim Prawo nienarodzonego dziecka do ochrony przed nieuprawnionym pozbawieniem życia. Perspektywa prawna. I used legal concepts and philosophical arguments. And my essay has been ranked number one on Google in English for more than 15 years. To był dokument przedstawiający perspektywę ściśle prawną, filozoficzną. I mogę się pochwalić, że przez ponad 15 lat był to artykuł numer jeden, najpopularniejszy w Google w kategorii filozoficzne uwarunkowania aborcji. So I am well able to articulate philosophical and legal arguments, but again, this is not what changes hearts and minds. Więc sądzę, że jestem dobrze przygotowana do tego, żeby wchodzić we wszelkie dyskusje, argumentacje w perspektywie prawnej czy filozoficznej na ten temat, ale przede wszystkim to nie argumenty, tylko konkretne historie trafiają do serca ludzi. What I found on university campuses is that you know, there were some who would dismiss my story and tell me that's anecdotal. And all of the stories from your organization, it's all anecdotal. Czasami zdarza się, że studenci na uniwersytetach zarzucają mi, oj, twoja historia to jest anegdota. W ogóle te wszystkie historie tam kobiet w waszej organizacji to anegdotycznie można traktować. So I would go into the philosophical arguments in more depth, but then I watch them as they sit back, well pleased, smirking in fact. I owszem, jeżeli trzeba, mogę wtedy wejść głębiej w kwestie filozoficzne, w kwestie prawne, wytłumaczyć to, jak to z tej perspektywy teoretycznej wygląda, ale widzę, że oni sobie wtedy siedzą wygodnie, odchylają się do tyłu z takim kpiącym uśmiechem na twarzy. Being satisfied with maintaining this discussion in the philosophical realm. Bo są zadowoleni, że udało się utrzymać tę dyskusję gdzieś tam w oderwaniu na wyżynach filozofii. So that they can play, let's make pretend we're not talking about real people. Tak naprawdę to jest taka zabawa w zagadki, w dyskusje teoretyczne, które w ogóle nie miałyby się rzekomo nijak do życia konkretnych osób. The trial date in Roe versus Wade, that's the United States Supreme Court decision that legalized abortion across the US. Pierwsze posiedzenie w sprawie Roe contra Wade, nie wiem czy kojarzycie, to jest ta sprawa, która doprowadziła do prawie pełnej legalizacji aborcji na terenie Stanów Zjednoczonych. This trial date in Texas was on my first, was 10 months to my first birth date. So I was born July 22nd, 1969. The court hearing in Texas was May 22nd, 1970. To pierwsze posiedzenie w Teksasie miało miejsce dokładnie 10 miesięcy po moich urodzinach. Urodziłam się 22 lipca 1969 roku, a dokładnie 22 maja kolejnego roku zaczęła się ta sprawa. The United States Supreme Court decision was exactly 3.5 years to my birth date, January 22, 1973. Dokładnie 3.5 roku później zapadła zapadło ostateczne potwierdzenie tego wyroku przez Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych. So I just barely made it, but so did the child of Norma McCorvey, Jane Roe from Roe versus Wade.
Więc mogę powiedzieć, że w pewnym sensie no, niewiele brakowało, tak? O mały włos. Ale podobnie, paradoksalnie, wyglądała inna sprawa. W tej sprawie Roe contra Wade pod pseudonimem Jane Roe występowała pani o nazwisku Norma McCorvey, która była twarzą ruchu aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych przez dziesięciolecia. You see, by the time her case reached the United States Supreme Court, she had given birth and placed that child for adoption. Ponieważ zwróciła się do sądu w sprawie swojej własnej ciąży i jej prawa do aborcji, zanim zapadła ostateczna decyzja na poziomie federalnym, no, dziecko już dawno się urodziło i zostało oddane do adopcji. In the United States, I will ask pro-life activists, other pro-life leaders, do you know, did Jane Roe, Norma McCorvey, have a son or a daughter in that case? Zdarza się, że kiedy rozmawiam w Stanach z liderami ruchu pro-life, zadaję im pytanie, ale kojarzysz, czy Norma McCorvey miała syna czy córkę? And they don't know because it's not talked about. Zwykle nie wiedzą, o tym się nie rozmawia. But I met Norma McCorvey on my birthday, when I was 9 months pregnant with my oldest daughter, I had my birth mother with me, and we were both speaking at a pro-life event. Because Norma McCorvey changed her mind about abortion. Ale tak się zdarzyło, że ja o tym, czy ona ma syna czy córkę, wiem z pierwszej ręki. Spotkałam się z Normą McCorvey, byłam wtedy w 9 miesiącu ciąży, była ze mną moja biologiczna mama i spotkałyśmy się z Normą McCorvey na wydarzeniu pro-life, bo ta kobieta, która doprowadziła do legalizacji aborcji w Stanach, która przez wiele lat sama była najważniejszą osobą, jej nazwisko to był synonim aborcji w Stanach Zjednoczonych, prawo do aborcji, zmieniła stanowisko, stała się przeciwniczką. In fact, she changed her mind about abortion 2 days before my birth mother told me that she had changed her mind. This was 6 years after I met my birth mother. She had been pro-choice for 6 years and then my birth mother changed her mind and so did Norma McCorvey. I znowu pewna taka zbieżność terminów. Norma McCorvey ogłosiła publicznie, że staje się przeciwniczką aborcji w zaledwie 2 dni po tym, kiedy to samo usłyszałam od mojej biologicznej matki, która przez całe życie była za wyborem, ale po 6 latach znajomości ze mną powiedziała, że zmienia zdanie, że to był błąd. And she had changed her mind about abortion after years of having been an abortion rights activist. After years of having worked in an abortion clinic, yet never actually having had one herself. Norma McCorvey zmieniła zdanie po wielu dziesięcioleciach bycia najważniejszą aktywistką aborcyjną w kraju, po wielu dekadach pracy w klinice aborcyjnej, mimo że sama nigdy ostatecznie aborcji się nie poddała. So I asked Norma McCorvey about her child. Let me tell you. She had a daughter. Więc zapytałam Normę McCorvey o jej dziecko. Powiedziała, że to była córka. This is not some fictitious, theoretical, philosophical, legal entity called a fetus. To nie jest jakiś odległy, czysto teoretyczno-filozoficzno-metafizyczny koncept, który określamy mianem płodu. To jest konkretny człowiek, konkretne dziecko. But a real person, and a woman no less, who was walking the face of this earth, who was targeted for abortion in that case. W przypadku córki Normy McCorvey, to była konkretna kobieta, która chodziła sobie po tym świecie, pewnie od któregoś momentu mając świadomość, że przez jakiś czas była tutaj głównym celem ataków i duża część społeczeństwa domagała się jej śmierci. And I think back to my days in law school. And everything we learned about the law and the arguments on both sides of it. But not once did anyone put forth the facts of the actual case. And what do you think is a more compelling argument? Wielokrotnie przecież, kiedy byłam na studiach, studiowaliśmy prawo i temat aborcji był wałkowany w tej i we w te wielokrotnie. Sprawa Roe contra Wade była na tapecie dziesiątki razy. Ale nigdy jakoś nie przyszło nam do głowy jako studentom, żeby zająć się tym rzeczywistym, konkretnym przypadkiem, tego konkretnego dziecka. Cały czas tylko teoria. Hearing a professor argue the law or one student
raising her hand to say she had a daughter. I wtedy, kiedy profesor przedstawiał takie poglądy, kiedy była taka dyskusja, dziwiło wszystkich, że wstawała jedna dziewczyna i mówiła, ale ona miała konkretnie córkę, konkretną osobę. Well, this issue would come up quite a bit when I was in law school. I would raise my hand in a classroom of a couple of hundred students and explain the truth. Bardzo często, tak jak mówiłam, rozmawialiśmy na ten temat i bardzo często w takich sprawach zabierałam głos, żeby powiedzieć, jak wyglądała prawda. That whenever you identify yourself as being pro-life with exceptions, or when you identify yourself as being pro-choice, that what that really translates into is you being able to look me in the eyes and say to me. Wiele razy musiałam stawać i tłumaczyć, że jeżeli ktoś jest za życiem, ale z wyjątkami, jeżeli ktoś jest za wyborem tak zwanym, to to jest nic innego niż jak powiedzieć, że mógłby wstać, spojrzeć mi prosto w oczy i powiedzieć. I think that your mother should have been able to abort you, which is a pretty powerful statement. To tak jakby mogła ta osoba powiedzieć, uważam, że twoja matka powinna była mieć prawo cię usunąć. Mocne słowa, przyznacie. I would never say anything like that to someone. I would never say to someone, if I had my way, you'd be dead right now. W życiu sama nie mogłabym czegoś takiego komukolwiek powiedzieć. Tak samo jak nie mogłem powiedzieć komuś, gdyby to zależało ode mnie, to teraz byłabyś martwa. But that is the reality with which I live. Describe for me how it's not. And I can tell you it hurts. And it's mean. Ale w takiej rzeczywistości żyję. Taka jest sytuacja mojego życia i możecie mi uwierzyć, że to nie jest przyjemne. To jest naprawdę przykre. But I know that people don't put a face to this issue. They don't take the rules and the principles and apply it to the real case. And so I hope that my story and the hundreds from my global organization Save the One can help to put faces, voices and stories to this issue. Dlatego wydaje mi się to takie istotne, żeby ten teoretyczny problem, te wszystkie dyskusje umieć ocenić z perspektywy konkretnych osób, konkretnych twarzy, żeby ten problem miał twarz, tak jak w moim przypadku. Bo wtedy zupełnie inaczej na to patrzymy, zupełnie inaczej, kiedy rozmawiamy z konkretną osobą, której to dotyczy. Podobna historia jak moja, można znaleźć mnóstwo takich w mojej organizacji. And their argument in response is, I'm not saying that I think that your mother should have aborted you, I'm just saying I think it should have been her choice. Więc w odpowiedzi na ten argument słyszę, nie uważam, że twoja matka powinna była cię zabić, tylko że powinna była mieć wybór. But her choice was to abort me. No ale zaraz, ten wybór polegał konkretnie na tym, żeby mnie abortować. You don't really know that. Oj, tam przecież nie wiesz tego tak na pewno. Yes, I do know that. No tak się składa, że właśnie wiem. How can you really know something like that? Ciekawe, jakbyś mogła coś takiego wiedzieć. Because she told me. Bo mi powiedziała. Well, maybe she might not have. No, ale a może jednak by zmieniła zdanie tak ostatecznie? But she said she would have. And it's like, wait a second. This thing you say you believe in, why all of a sudden standing in front of me are you so uncomfortable? Ale wiem, że była zdeterminowana, sama mi to powiedziała. Więc no, zaraz, no, spójrz na tą całą sytuację. Popatrz na siebie. Skąd ten dyskomfort? Skąd to plątanie się gdzieś tam w jakichś takich wymyślanych wersjach? That now you have to create this fiction in your mind that maybe she might not have in order to try to absolve yourself of any sense of responsibility? Teraz musisz tak na prędce tworzyć jakąś taką fikcję w głowie na ostatnią chwilę, że a może jednak mimo wszystko by się nie zdecydowała, tylko po to, żeby co? No żeby uciec przed odpowiedzialnością, tak? Za twoje słowa. The fact is that I'm alive today. I wasn't killed because
of voters, activists, leaders, legislators in Michigan who, without even knowing of my exact existence, yet recognized that mine was a life worth saving, worth defending. Prawda jest taka, że dzisiaj żyję, dlatego że kiedyś tam, dawno temu, było dość wyborców, prawodawców, aktywistów, polityków, którzy przecież nie mieli pojęcia o moim życiu, nie mogli mnie znać, ale uznali, że to życie ma wartość i że należy je chronić. So I owe my birth. I get to enjoy a birthday because the law was there to protect me. Więc narodziłam się, żyję, cieszę się tym życiem tylko i wyłącznie dlatego, że chroniło mnie prawo. And I benefited from the law in Michigan that had been in place since the mid 1800s. Tak się składa, że prawo, które chroniło jeszcze mnie wtedy, to było prawo, które w Michigan obowiązywało od połowy XIX wieku. In the United States, abortion first became illegal during the 1800s. There was something called the Physicians Movement. Właśnie wtedy, w XIX wieku, aborcja po raz pierwszy została na szeroką skalę zakazana w Stanach Zjednoczonych i doprowadził do tego tak zwany ruch lekarzy. It was the physicians movement who were able to get abortion illegal because they saw the harm that abortion was doing to women and because of the fact that they had taken an oath, the Hippocratic oath, to do no harm. And so I benefited from this physicians movement in the mid 1800s. To sami lekarze, co nam może się wydawać czasami trudne do zrozumienia w dzisiejszej sytuacji, doprowadzili do delegalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że byli świadomi, jakie są jej skutki dla kobiet, ale też dlatego, że stało to w jawnej sprzeczności z przysięgą Hipokratesa, którą wszyscy składali, która nakazuje, że będziesz leczył, a nie odbierał życie. I dzięki tym ludziom ja również mogłam cieszyć się prawem do życia. Let me discuss another area of the law now, and that is the death penalty. Chciałam przejść jeszcze na trochę inny aspekt prawa, mianowicie na kwestię kary śmierci. Now, I do not support the death penalty, but I would just like to note the fact that the feminists here in Poland are not seeking the death penalty for rapists, correct? Żeby była jasność, nie jestem zwolenniczką kary śmierci. Ale wydaje mi się, że no, przynajmniej tutaj w Polsce feministki nie domagają się jakoś kary śmierci dla gwałcicieli, prawda? Yet that's exactly what you have for the child conceived in rape. No, ale jakoś dla dzieci poczętych wskutek gwałtu, owszem, takiej kary się jak najbardziej domagają. The United States Supreme Court discussed this issue. And I'm from Michigan, where we've never had the death penalty, but federally we have the death penalty and certain states have the death penalty. W Stanach Zjednoczonych w kwestii tej wypowiadał się sąd federalny. Sytuacja prawna kary śmierci jest taka, że na przykład u mnie w Michigan jest ona i zawsze była zakazana, natomiast na poziomie federalnym i w kilku poszczególnych stanach jak najbardziej jest dopuszczona. In the first case in Georgia, coming out of Georgia, the court said that rapists do not deserve the death penalty. W jednym z pierwszych orzeczeń na ten temat, dotyczyło na przypadku z Georgii, Sąd Najwyższy stwierdził, że gwałciciel nie zasługuje na karę śmierci. And in a second case out of Louisiana, they found that even for child molesters, it is cruel and unusual punishment to give them the death penalty. W innym przypadku Sąd Najwyższy orzekł, że nawet jeśli mamy do czynienia z pedofilią, to kara śmierci byłaby karą nadzwyczajną i nazbyt okrutną. So how is it not cruel and unusual punishment to give the death penalty to innocent child? Więc w takim razie to nie jest kara, która byłaby nazbyt okrutna, kara nadzwyczajna dla niewinnego dziecka? To be clear, I did not
deserve the death penalty for the crimes of my biological father. Żeby była jasność, ja się nie poczuwam do jakiejkolwiek winy, a już na pewno nie do kary śmierci za zbrodnie, których dokonał mój biologiczny ojciec. I'm hearing that in Poland there are some who or I guess some of the many of the abortion rights activists argue that life does not begin at conception. Powiedziano mi, że w Polsce wiele osób, zakładam wielu aktywistów proaborcyjnych, głosi, że życie nie zaczyna się w momencie poczęcia. And I saw statements from universities saying that I'm not addressing science or that my arguments are not scientific and so therefore they were not going to have me speak. Widziałem też oświadczenia uniwersytetów, że rzekomo moje wystąpienia są sprzeczne z nauką, że nie mają takiego charakteru, więc dlatego nie powinna mieć prawa tam występować. And by the way, I was really shocked to see that this is the circumstance in Poland because I assumed you had the same free speech rights as a democracy that we enjoy in the United States. Muszę powiedzieć, że trochę mnie to zszokowało, bo zakładałam, że jako kraj demokratyczny macie taką samą wolność słowa, jak my w Stanach Zjednoczonych. When I was on TVP One last night, on a program last night, there was a debate before they did a 20-minute interview one-on-one with me, but during this debate, I remember them discussing of, you know, whether if someone's paid or some other organization's paying them and all sorts of questions of whether they should be able to speak under different circumstances, if they're a lobbyist or if they're a paid speaker. And I thought this was just such an unusual discussion. Wczoraj miałem okazję wystąpić w pierwszym programie telewizji i tam w ramach debaty toczyła się dyskusja dotycząca tej wolności słowa na uniwersytetach. Ale co w sytuacji, kiedy ktoś płaci, kto w ogóle płaci, kto może płacić, a co jeżeli to jest jakiś lobbysta? W różne takie rzeczy, dla mnie to wszystko jest w ogóle jakieś dziwne. In the United States, not only at a public university can you not discriminate based upon content. W Stanach Zjednoczonych na publicznym uniwersytecie nie można dyskryminować występujących ani pod względem treści ich wystąpienia. But the universities pay me to speak. Ale wręcz uniwersytety płacą za wystąpienia, mnie również. And if they make funds available for any speakers to come on campus, they cannot discriminate how they distribute those funds based upon the content of your speech. I na przykład na moim uniwersytecie, kiedy są wyasygnowane jakieś środki przeznaczone na gościnnych wykładowców, to nie można w żaden sposób tutaj wprowadzać jakiejś dyskryminacji, że tych przyjmujemy, tych nie przyjmujemy, bo ci mówią to, a tamci co innego. And where they discriminated regarding the funds available for speakers, students for life in the United States were able to sue the universities and the universities had to pay them and pay all their legal fees and pay to bring the speakers back. Zdarzały się takie sytuacje, na przykład kiedy ktoś jednak tam tych funduszy nie chciał w odpowiedni sposób dzielić, że uniwersytety były pozywane przez na przykład studentów za życiem i wtedy bez problemu uzyskiwano wyrok, który nakazywał uniwersytetowi przywrócenie sytuacji takiej, jak ma być, czyli zwrot środków, które zostały poniesione, ewentualnie zapłacenie za ponowne zaproszenie tego mówcy. And so the law is quite clear because one of the hallmarks of democracy is the right of free speech. Więc wydaje mi się, że to prawo jest dosyć istotne. No w końcu wolność słowa jest jednym z filarów demokracji. I ended up handling I heard this argument that that many don't believe that life begins at conception. Ale wracając, słyszałem, że wiele osób, przynajmniej tutaj, upiera się przy argumencie, że życie nie zaczyna się w momencie poczęcia. In the United States, it's not often that you would see an abortion rights advocate arguing such a point. Perhaps college students, but not the leaders who are well educated because they would look like they're against science. W
Stanach Zjednoczonych, szczerze mówiąc, z takim argumentem wśród aktywistów aborcyjnych to się nie spotkacie. No nie wiem, może jacyś studenci w koledżu jeszcze coś takiego mogą rzucić czasem, ale pośród liderów ruchu, który jest za aborcją, żaden lider, żaden wykształcony człowiek no, nie odważyłby się powiedzieć, że życie nie zaczyna się w momencie poczęcia, no bo przecież to jest nienaukowe. Instead they use the legal argument of personhood and they just argue that the unborn child is not legally a person, but they don't argue against science. Jeśli już, to próbują przenieść całą dyskusję na grunt prawny i zastanawiają się, czy to nienarodzone dziecko jest podmiotem, którym przysługują prawa osoby, czy nie, jakoś z tej strony to ugryźć. Ale absolutnie nie będą się wypowiadać przeciwko nauce, która jest tutaj jednoznaczna. And here's how I explain it. Once again, taking the issue, using the legal principle and applying it to a real case. A więc pozwólcie, że te kwestie wyjaśnię, tak jak powiedziałam, według tego schematu. Mamy zagadnienie, potem zasady, konkretne zastosowanie i wniosek. I represented the mother in Michigan's frozen embryo case, pro bono as an attorney. Miałam kiedyś okazję reprezentować w sądzie jako adwokat pro bono, bezpłatnie, matkę, która wystąpiła w sprawie zamrożonych embrionów. It was the first in Michigan and the third of its kind in the nation. To była pierwsza taka sprawa w Michigan i trzecia ogólnie na terenie całych Stanów. The mother wanted her children, five frozen embryos, to have the opportunity to be born. Matka domagała się, żeby pięcioro jej dzieci, pięć zamrożonych embrionów, miało prawo do życia, czyli żeby można było je urodzić. And the father wanted them destroyed. Ojciec domagał się ich zniszczenia. The IVF doctors who were pro-choice, who even performed abortions, testified at deposition in this case. I w tej sprawie na świadków, na biegłych, zostali powołani lekarze zajmujący się in vitro, którzy no, wiadomo, jakie reprezentują stanowisko. And they explained that they introduced the egg and the sperm together in a petri dish, and then one day later they have to go back. Więc wytłumaczyli, na czym polega ich praca. Mianowicie muszą umieścić komórki jajowe i plemniki razem na szalkach Petriego w odpowiednim środowisku i po 24 godzinach sprawdzić, ile zarodków się zawiązało. And first they must ascertain how many embryos have been created. They can't create embryos, they can only introduce the egg and the sperm and then they have to count how many have been created. Więc pierwsze ich zadanie to jest policzyć ilość tych zawiązanych embrionów, bo przecież sami życia nie tworzą. Mogą tylko stworzyć warunki, w których komórka jajowa i plemnik się połączą i sprawdzić, czy te embriony są na pewno żywe. Next, they now must ascertain which ones are living and which ones are dead. Ten drugi krok, sprawdzenie, które są żywe, które jest martwe, jest niezwykle istotny. Because it's a poor environment and not all of them make it. Środowisko, te sztuczne warunki, w których dochodzi do zapłodnienia in vitro, jest mocno niedoskonałe, dlatego zapłodnienie następuje rzadziej niż w warunkach naturalnych i część embrionów ginie dość szybko. Then they have to make sure that they only take the living ones and transfer those to a woman's womb or they freeze some of them. Kolejny krok to jest wybrać te żywe i oczywiście tylko te żywe embriony, inaczej nie miałoby sensu, i umieścić je w macicy matki, ewentualnie przeznaczyć do zamrożenia na później. Which of course I think is horrible to be freezing human beings. Tak czy inaczej uważam, że mrożenie istot żywych jest rzeczą dość straszną. I've had people suggest to me that frozen embryos are not alive. Zdarza się, że ludzie sugerują, że zamrożone embriony nie są żywymi istotami. So now think about what you're saying then. Więc zastanówcie się nad tym trochę. If these IVF doctors are not transferring living human beings into a woman's womb, they are not going to make any money. Jeżeli ci lekarze zajmujący się in vitro wprowadzą do macicy kobiety cokolwiek, co nie jest żywą istotą ludzką, tylko nie wiadomo, jakąś inną może, no to nie spełnili dobrze swojego zadania. Po pierwsze, nic nie zarobią, a po drugie, grożą im jeszcze konsekwencje prawne. And certainly, if they transfer anything that's not human
and not alive into a woman's womb, they're going to get sued in court. That's what I've already said. You are, I didn't say that part. You're ahead of me. Czytam w myślach czasami. So the entire IVF industry is predicated upon the fact that they're dealing with living human beings. Więc oni sami powiedzieli, że przecież no cała branża in vitro jest oparta na świadomości, na wiedzy, że zajmują się żywymi istotami ludzkimi. And to suggest anything otherwise is absolutely absurd. Sugerowanie czegokolwiek innego byłoby absurdem. Science. Nauka, tak? Another case I handled pro bono was a woman who was sued for not aborting for breach of contract. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, którą się zajmowałam, to była sprawa kobiety, która została pozwana o niedokonanie aborcji. Bo było to złamanie umowy. While she was dating this guy, she found out that he was married. She broke up with him. 2 weeks later she discovered she was pregnant. Zaczęła spotykać się z jakimś facetem, ale kiedy się okazało, że on jest żonaty, zerwała z nim natychmiast, tylko że 2 tygodnie później zorientowała się, że jest w ciąży. He said this abortion money is the last dime you'll ever get from me, and she said I'll think about it, and she took $500. Powiedział jej: masz tutaj pieniądze na aborcję, to jest ostatni cent, jaki ode mnie dostajesz, więcej w ogóle zapomnij. Więc powiedziała: pomyślę o tym. Another 2 weeks later she told him, I can't do it. Po 2 tygodniach powiedziała: nie, nie zrobię tego. And he said, I'm going to sue you in court. Zagroził jej sądem. And she said, I'll give you the money back. Powiedziała: no, przecież kasę ci zwrócę, co za problem. And he said, too late, I'm going to sue you. Za późno, i tak cię pozwę. A year and a half later, when her child was a year old and she had to receive governmental assistance, the state sued him to establish paternity and child support. 1,5 roku później, kiedy to dziecko miało około 10 miesięcy i miało dostać pomoc socjalną, sam stan pozwał tego mężczyznę o alimenty, o nawiązanie do obowiązku alimentacyjnego. He countersued for breach of contract. Więc w takim razie on złożył kontrpozew o złamanie umowy. Basically arguing that he had already bought that child's life at a discount price, so he shouldn't have to pay child support. I tak jak on sam to uzasadniał, przecież on już kupił życie tego dziecka wcześniej, w dodatku po zniżkowej cenie, więc w dalszym ciągu przecież mu to prawo do niego przysługuje. Like someone who hires an assassin and had a hit on that child's head. No, dokładnie tak, jakby wynajął płatnego zabójcę i domagał się od niego, tak, wywiązania z umowy. Given all of the international publicity we made sure he received for filing this case, he ended up agreeing to drop the case. Liczył na to, że taka głośna sprawa przyciągnie międzynarodową uwagę i że będzie tutaj jakimś pionierem. Natomiast koniec końców alimenty płaci. But it was the day of the court hearing and I had done a lot of work on this case and I wanted a precedent set for others to not ever file a case like this because there were men all over the country now saying that this is right, that women have had their say, that men shouldn't have to pay child support if she doesn't abort. I tego dnia, kiedy zakończyła się ta sprawa, odegrałam w niej no, dość sporą rolę, dużo pracy w nią włożyłam, pomyślałem sobie, że nie chciałabym, żeby takie sprawy więcej miały miejsce, żeby w takich sprawach tutaj ten biologiczny ojciec miał tyle do powiedzenia, bo troszeczkę zgodnie z tym, co myślał ten mężczyzna, pojawiały się głosy w przestrzeni publicznej, że przecież powinien mieć prawo, żeby się tego dziecka pozbyć. Nie był taki odosobniony. And to my shock, the local trial court judge refused to order attorney fees to be paid, which should be paid for a frivolous action, because he said he did not want to deter any other men from bringing the same kind of case. Więc było to dla mnie szokiem, że sąd uznał, że
tego rodzaju środki nie będą wyasygnowane, bo nie chcą utrudniać, opóźniać realizacji praw innych mężczyzn będących w podobnej sytuacji. We know that over 80-85% of women in the United States are coerced into aborting. Mamy świadomość tego, że w Stanach Zjednoczonych jakieś 80-85% kobiet jest zmuszanych, nakłanianych do aborcji. Women do not have abortions because they hate babies. Kobiety nie dokonują aborcji dlatego, że nienawidzą dzieci. They are fear driven and most of the time coerced into aborting. Kobiety, jeżeli już robią to ze strachu, bardzo często pod przymusem. My friend Dr. Frederica Matthews Green, a pro-life OBGYN, says that a woman in an unplanned pregnancy chooses an abortion the same way an animal caught in a trap chooses to chew off its leg. It's not exactly done as from a position of choice. Moja przyjaciółka Dr. Frederica Matthews Green, która jest ginekologiem pro-life, po przeprowadzonych badaniach powiedziała, że z jej wiedzy wynika, że można porównać przypadki aborcji do sytuacji zwierząt, które tylko w pewnych określonych okolicznościach, pod dużym stresem, z desperacji zdobędą się na coś takiego, żeby pożreć własne potomstwo albo na przykład odgryźć sobie nogę i uciec z pułapki. In the United States it is not so much a right to choose an abortion, it is now an expectation to abort. W Stanach Zjednoczonych my już nie powinniśmy mówić o jakimkolwiek prawie do aborcji, tylko o oczekiwaniu, domniemaniu aborcji. In my law practice I had many women who were pregnant and being coerced by their boyfriends, parents, husbands. W swojej praktyce jako adwokat wielokrotnie spotykałam się z kobietami, które do aborcji były przymuszane przez swoich mężów, swoich chłopaków, przez rodziców. And I represented them for free in whatever their family law matter was, if it meant sparing the life of that child. And I had numerous photos of babies with tearful thank you letters from their mothers who I helped save from abortion. Za każdym razem, kiedy wiedziałam, że w grę wchodzi życie dziecka, zajmowałam się takimi sprawami bezpłatnie. Dzisiaj mam całkiem ładną kolekcję zdjęć tych dzieci, potem przesyłanych mi przez matki z wyrazami wdzięczności. I hear the feminists say that no woman should be forced to be a hero. Słyszę, że feministki posługują się argumentem, że przecież żadnej kobiety nie można zmuszać do heroizmu. The 450 from my organization, most of them are mothers who became pregnant by rape, and when they write out their stories and they're published and they see people calling them a hero, they're offended. W mojej organizacji zrzeszającej ponad 450 osób największą grupę stanowią matki, które zostały zgwałcone i zdecydowały się wychować to dziecko. Więc jeżeli i one same opowiadają, że jeżeli ktoś to nazywa heroizmem, to jest to dla nich wręcz obraza. They say, you tell me, oh, it's so amazing that you love your child enough not to kill her. Mówią zaraz, no to jest tak, jakby ktoś mi chciał powiedzieć, że to jest niesamowite, że kocham moje dziecko tak bardzo, że nie zdecydowałam się go zabić. Would you say that to me about any of my other children? A o innych moich dzieciach niepoczętych z gwałtu to samo powiesz, że to jest heroizm? Jacek, you have not killed your children? Wow, you are such a hero. That is so amazing. Jacek, ty masz dzieci i jeszcze nie pozabijałeś? Wow, ale bohater, niesamowite. Stupid. Głupota, prawda? And then they talk about how much they care about women. And my question for them is, why do you hate me so much? I zaraz potem te same osoby mówią o tym, o swojej walce, o swojej trosce o prawa kobiet, ale zaraz, chwila. Mówimy o kobietach, a dlaczego mnie tak nienawidzicie? They always talk about how much they care about women, but I tell them, I'm a woman. Now tell me, what good is my right to anything as a woman if I don't have my right to life? No zaraz, ja też jestem kobietą, tak? I w takim razie wytłumaczcie mi, co są warte wszystkie moje prawa jako kobiety, jeżeli wcześniej nie ma spełnionego tego warunku, jakim jest prawo do życia.
All other rights under the law are worthless. Wszystkie inne prawa. It is a prerequisite for enjoying all other rights. Wszystkie inne prawa są bez znaczenia, jeżeli prawo do życia nie jest respektowane. To jest ich podstawowy, konieczny warunek. Also, worldwide, it is primarily females who are being aborted. We see huge disparities throughout Asia. Inna kwestia jest taka, że na całym świecie widzimy ogromną dysproporcję, jeżeli chodzi o temat aborcji, bo zdecydowaną większość płodów, co pewnie wszyscy słyszeli w kontekście azjatyckim, które są poddane aborcji, to są dziewczynki. And now we see these disparities in genders being born in the United States. Ale o tym się nie mówi, ale w Stanach Zjednoczonych ta dysproporcja również występuje. Również częściej dotyczy to dziewczynek. And as a result, there are greater problems with sex trafficking and rape. Little girls being kidnapped because parents want their son to have a wife when he grows up? Na co to się przekłada? Na to, że jeszcze łatwiej jest prowadzić swoją działalność pedofilom, handlarzom ludzkim towarem? Na to, że mamy sytuację w wielu krajach świata, że małe dziewczynki są porywane, żeby czyjś syn mógł sobie wychować żonę na przyszłość? Women are losing our voices worldwide. Kobiety tracą prawo do głosu na całym świecie. To be pro-woman is to be pro-life. Bycie zwolennikiem praw kobiet to jest być za życiem. In the United States, the early feminists were all pro-life. They spoke out against the horror of abortion. W Stanach Zjednoczonych pierwsze feministki były wszystkie zdecydowanie za życiem. Mówił, że aborcja to jest jeden z największych horrorów dla kobiet. We know that child molesters and sex traffickers love abortion. It destroys the evidence and enables them to continue perpetrating. Dla pedofili, dla handlarzy kobietami aborcja to jest żyła złota. To jest coś, co uwielbiają. To jest najlepszy sposób na to, żeby pozbyć się tego żywego dowodu dziecka, ich działalności. I potem sobie mogą robić dalej. Śladu nie ma. And so if you really care about rape victims, you should want to protect her from the rapist and from the abortion and not the baby. The baby is not the scary enemy. Więc jeżeli zależy nam na prawach kobiet, chcemy się troszczyć o kobiety, które stały się ofiarami gwałtu, to przed kim powinniśmy je chronić? Przed gwałcicielem i przed aborcją, bo to nie dziecko jest tym strasznym wrogiem. Studies show that rape victims are 4 times more likely to die within the next year. They have a higher murder rate and they also have a higher rate of suicide. Badania pokazują, że kobiety, które zostały zgwałcone i dokonały aborcji, stają się potem 4-krotnie bardziej narażone na utratę życia w ciągu kolejnego roku. Wielokrotnie częściej popełniają samobójstwo albo są mordowane. I have been advocating on behalf of rape victims to get a law passed along with others who are another woman who is an attorney who had to fight her rapist for custody and another woman who graduated from law school who fought her rapist for custody. Zaangażowałam się w imieniu ofiar gwałtu we wprowadzenie nowego prawa. Pomogły mi w tym dwie koleżanki, prawniczki, z których obie musiały walczyć sądowo o prawo do opieki nad dzieckiem z mężczyzną, który je zgwałcił. What happens is if he gets sued for paternity and child support, he countersues for visitation or custody rights. Bo to była taka praktyka, że w momencie, kiedy ten mężczyzna był pozywany o spełnienie obowiązku alimentacyjnego, używał możliwości złożenia kontrpozwu w takim razie o prawo do opieki nad dzieckiem. Or if she reports the crime and the prosecutor actually charges him with rape, his attorney finds out that there's DNA evidence from a baby and he sues for custody to get her to drop the charges. Zdarzało się też tak, całkiem rozpowszechniona praktyka, że jeżeli kobieta, co nie zdarza się często, zgłaszała sprawę policji, sprawa trafiała do sądu i gwałciciel był sądownie uznany za winnego, to jego adwokat
wykorzystywał perfidnie możliwość złożenia kontrpozwu, no bo przecież istnieje dowód genetyczny, dziecko, jego ojcostwa. W takim razie my domagamy się prawa do władzy nad tym dzieckiem, do pełnienia roli ojcowskiej, tylko po to, żeby ta kobieta zdecydowała się z zarzutów i żeby on nie został ukarany za to, że ją zgwałcił. So the model legislation is the Rape Survivor Child Custody Act, terminating the parental rights of rapists using the highest civil standard of the law, the same as all other termination of parental rights cases, without requiring a conviction, a criminal conviction. Więc prawo, które chciałyśmy powołać do życia, to było pozbawienie możliwości sprawowania opieki wszelkich gwałcicieli, którzy potem próbowali przejąć kontrolę nad dzieckiem. Zastosowano tutaj najwyższy możliwy standard w prawie cywilnym, taki jak we wszystkich innych sprawach dotyczących ustalania ojcostwa i tak dalej. It was passed unanimously in Florida, and then a congresswoman from Florida heard about it, so it was introduced in the United States Congress, and President Obama signed it into law 2 years ago, giving an incentive to the states to pass this law. Prawo to zostało wprowadzone najpierw na Florydzie jednogłośnie, a następnie na poziomie federalnym 2 lata temu podpisał je prezydent Barack Obama i od tamtej pory w wielu stanach już zostało wprowadzone za każdym razem jednomyślną większością głosów. It was passed unanimously last year in Michigan, Indiana, Iowa, Georgia. W zeszłym roku wprowadzono je na przykład jednogłośnie w Michigan, w Indianie, w Iowa, w Georgii. It will be passed this year, hopefully in Maryland and Washington and many other states where we've gotten it passed, not necessarily unanimously, but. W tym roku będzie w Maryland, w Waszyngtonie, w kilku innych stanach. Może nie wszędzie jednogłośnie, ale tak czy inaczej, tak się ta sytuacja rozwija. When I spoke in Congress in Brazil last summer, at the end of my visit, we did a press conference where we announced, and this law was introduced in Brazil. W ubiegłym roku, w lato, miałam możliwość wystąpić w kongresie brazylijskim i na zakończenie mojej wizyty podczas konferencji prasowej ogłosiliśmy, że zostanie podjęta inicjatywa i to prawo również tam zostanie wprowadzone. I zostało. And then I worked with legislators when I was in Malta, with MPs there in December, and they were introducing it. And when I visited Stormont in Northern Ireland in... And I spoke in their parliament in November. We talked about getting this introduced there. And I'm hoping, after speaking with an MP here and working with Ordo Iuris lawyers here, I'm hoping that we will get this introduced here in Poland. W grudniu spotkałam się z deputowanymi parlamentu maltańskiego, którzy pracują nad wprowadzeniem tego przepisu. Byłam też w tym samym celu i z takim samym skutkiem gościem Stormontu, Parlamentu Irlandii Północnej. Mam nadzieję, że po tej mojej wizycie, po spotkaniach z parlamentarzystami polskimi, może z pomocą prawników z Ordo Iuris, również w Polsce to prawo zostanie wprowadzone. I'm very grateful for having had this opportunity to speak in Poland. And I hope that after all the media presentations and the lectures that I can not only leave Poland a better place for the child conceived in rape, but also with this law for rape victim mothers, and also perhaps for the right of free speech. Więc bardzo się cieszę, że mogłam przyjechać do Polski, że mogłam się z wami spotkać i mam nadzieję, że po tej mojej wizycie sytuacja w Polsce będzie miała szansę się poprawić o to prawo, za którym się bardzo zdecydowanie opowiadam. No i może w kwestii prawa wolności słowa też coś się zmieni na lepsze. Thank you. Dziękuję bardzo.